Ej, cześć, witam, witam serdecznie. Kontynuujemy. Wczoraj to robiłem, więc dzisiaj nie mam pojęcia, co mam zrobić. Wiem, że mam znaleźć jakieś wskaźniki. Terminal sieciowy. Kurwa, nie ogarnę pewnie. Mam cię. Sieć. I co mam zrobić? Zaloguj się. O kurwa, hakuje. BD 55 E9 55. Udało się czy nie, kurwa? Znajdź. Dalej. Hej, możesz rozmawiać? No kurwa, średnio. Tak, mów. Chyba znalazłem rozwiązanie naszego wspólnego problemu. Nawiązałem kontakt ze starym przyjacielem Zarasaki. Jest tu, w Night City. Bardzo blisko pewnych wpływowych osób. Fajnie, że do mnie mówisz, ale kurwa, co ja mam zrobić? Jak stąd wyjść? I znowu mam problem. Escape? Nie, escape nie. Bo pewnie. F? F, C? O. I w jaki sposób ten twój przyjaciel może nam pomóc? Spotkamy się we trójkę. Ty, ja i mój przyjaciel. Przedstawisz mu naszą wersję wydarzeń w kontekście. Pić spoko! Próbowałeś mnie orznąć? Tutaj brakuje czterech paczek. Ja tyle dostałem od Pabla, z nim załatwiaj. W porządku. Gdzie i kiedy? Japan Town. Rozjebałbym ci mózg na papkę! Zaraz prześlę. Ale to by ci pewnie nie zaszkodziło. Do zobaczenia na miejscu. Spróbuj. No, spróbuj! O kurwa. Wjebałem go. Szukam czegoś czystego. Wrócę kiedy indziej. Wrócisz, wrócisz. A ty? Kupujesz coś, czy tylko straszysz klientów? Straszę klientów. Ćpunie. A nie, to jest dealerze. Szukam braindance'ów. Takich dosyć specyficznych. Specyficznych? Jesteś z policji? Gdybym był z policji, to nie zapuszczałbym się w te zaułki w pojedynkę. Okej, tylko się upewniałem. Czego chcesz? Wrej. Daj mi swój najlepszy towar. Taki ze znakiem ćmy. Widzę, że trafiłem na konesera. Ćma będzie cię kosztować. Co tam masz ciekawego? Oj, się zjebało! Czekajcie, ekwipunek V to ja. Dealer to dealer. Skurwysyn, inaczej już dzwonc. Gdzie ta ćma jebana? Schemat. Fajnie, nie umiem wyrabiać nic. Kurwa. I co ja mam kupić? Już tak z dupy tylko gadamy, nie muszę nic kupować. Ile to kosztuje? A ile mam pieniędzy w ogóle, moi drodzy? Tyle mam V-dolców, czy tam dolców Z. Kurde, zrezygnuj. Misa rytualna. No kurwa, nie chcę nic kupić i co? Skąd bierzesz takie nagrania? Twierdziłeś, że nie jesteś z policji. Pytam z ciekawości. Ciekawość zachowaj na moment, kiedy odpalisz braindance. Dobra, ci, muszę coś kupić. Takie rzeczy, kup bardzo od dealera, nielegalny. Nigdy nie przyszło mi do głowy dociekać, skąd się to bierze. Bo ja z kolei cenię sobie życie. Świetnie. Co tam masz ciekawego? A który to jest nielegalny? To jest jakikolwiek? To jest to? A, tu kurwa mam zaznaczone. Zobaczcie, no to trzeba być debilem. Interesy z tobą to przyjemność. Ale zapierdalam normalnie jak asasyn. Ty chuju, ty skurwys, ale ktoś nieładnie mówi.
Czemu on spowalnia? Skakuj. Nie mogę, bo kurwa nie umiem, no. Zaraz wszystko przygotuję, a ty załóż sprzęt. Będziesz musiał to obejrzeć. Chyba ja będę jednocześnie edytować. Jestem gotowy. Ale to znowu Mów, będę co musiał... widzisz. Może zauważysz coś, co ja bym przeoczył. No będę cofał do przodu, do tyłu bez sensu. Łocie. Czekajcie, bo to kurwa ja zacząłem patrzeć i przestałem w ogóle się pitolić. I włączyłam tryb edycji. Możesz się tam rozejrzeć. To pewnie kosiarz. Tylko oni mają takie pojęcie o stylu. Niedawno zamówiona. A, mogę latać, kurwa, zapomniałem. Nie, 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 poczekajcie, bo tu jeszcze jak się przełączało te pierdolone tryby? Do tyłu... No kurwa, zmień warstwę, shift. Ale gorąco. Odczyt cieplny to jedna zamazana plama. Szukaj dalej. Kombinezon roboczy z logo Electric Corporation. Dobra. Leć dalej z tym kurwa koksem. Bzio. Na kombinezonie było logo Electric Corporation. Może to rekwizyt? Jakoś trudno mi uwierzyć, że ktoś ma fetysz akurat na ich pracowników. Okej, to tłumaczy podwyższoną temperaturę. Możesz mieć rację. Dziewczyna z kosiarzy. Nie wiedziałem, że zajmują się też tworzeniem braindance'ów. Się trochę nauczy... O! Najtańsza kawa. Śmierdzi syntetykiem. W dodatku zimna. I logo Bucca Slice. Zwykłe pudło. Logo Decker to na Ken Rogers. To można znaleźć na każdym... Kawa była zi... Szukamy budynku Electric Corporation, w pobliżu którego jest knajpa Bucca Slice. To znaczy, że ktoś regularnie stołuje się w Bucca Slice. A tego się nie robi bez powodu. Nikt nie będzie jechał na drugi koniec miasta, żeby kupić ich podłe żarcie. Wyjdź, kurwa, świetnie. X zamki, X, nie mam na to. Dobra, mamy to. Stara elektrownia EC w Charter Hill. To musi wystarczyć. Więcej nie wyciągniemy z tego nagrania. Ale przeprowadziłem analizę genetyczną programu. Nic nie widzę. Dawaj, nie ma co tracić czasu. Jasna sprawa. Zabierzesz się ze mną? Nie. Tak, jedźmy tam od razu. No to jedziemy. Ale ruszyła. Ale jest dobra. No ale to... Ta próbka braindance'u z ćmą, którą obejrzeliśmy. Niepokoi mnie to. Jeśli oni nagrywają tylko snaf... Przestań, musieliby być kompletnymi idiotami, żeby ją wykorzystać tylko do tego. Ej, no jakiś... coś mi wzrosło. Aha, reputacja mi wzrosła, nie poziom. Dobra, sorki. Nie chciałem przerywać. To znaczy? Nie pozbawiliby się dziewczyny, która ma w szczeple alkowej samorodny talent od tak. Takie gwiazdy nie spadają im z nieba codziennie. Okej,
A nie można tego przyspieszyć jakoś? Nuda. Laska, nuda. Pomiń podróż mam, kurwa, jak Big F. Moja wina. No dobra, jesteśmy. Będziemy się strzelać? Wchodzimy? Na jolo? Ty nie kombinuj, jak się dostać do środka. Ja zostanę i poszukam w sieci planów budynku. Dołączę do ciebie, jak coś znajdę. Do tego czasu jesteśmy w kontakcie. Okej, idę. Jak ona do mnie zadzwoniła i zadzwoniła? O, poczekajcie, to ja tu muszę iść, dobra. Tu. Zapukam, może kurwa mi otworzą. Użyj siły, jestem cienki bolo. Może tu nie jestem cienki bolo. A jestem też cienki bolo. Kolesie mi nie otworzą, kurwa? O. Tu mogę. Na jolo. Lówkę giereczka mi daje. Wiecie co, ja już wyciągnę. Bo tu może być. O, tam są typki. Kurwa, nie ma co chyba. Wszystko zniesione? Prawie. Zamieciony jest! Słyszałam strzały. Żyjesz? Nie. Tak, nie ma czasu na podchody. Nie, lej znowu. Co mnie jebie? Ty mnie koleś jebie. O, ty kurwo! A jebnie mi! Jebany! Gdzie ten z góry? Tu się przeniósł. A ona słyszała strzały, wiecie? Leczonko działa. O kurwa, dojebała mi z czegoś. Od razu zabić, kurwa. Dojebany. O kurwa, jeszcze granat chciał rzucić mi w ryja. Panie, że mi życie rośnie jak walczę. To jest kurwa zajebiste. No wykrył ten łeb. O, strzela. Ja, trzeba poczekać i linia będzie. O, wyjebałem mu! Znaczy chuja mu zrobiłem tak naprawdę. Jak ja rzucam granatem, to ten ciul akurat się wytenteguje. Kurwa! Wyjebane? Da się jakoś tak koło niego? Laski się wkurwiły. Tamtego z góry jak nie ściągnę, będę miał przejebane. Tam nie można na jolo do niego wejść? Dojebany! Zajebiście! Teraz te laski, nie? Za kartonami się schowam, to będzie kurwa bardzo sprytne. To będzie zajebiste. Ale granat ktoś rzucił, wykurwiś. Ona... Ona też tak rzuciła? Nie mam kurwa amunicji! Podnieś ciało, ja bym chciał grabić ciało, a nie podnieść. Spiąć dupy. Nowy poziom. Ten tu z... O, jebane. Kurwa, nie trafiłem jej, ale jestem cienki w tą grę wideo.
Broń, obsługa. Coś mogę lepiej. Coś podniosłem. Butelka, wezmę. Butelki zawsze się bierze. Tu mogę się hakić? Użyj. Brama. No chuj, no nie umiem tego otworzyć. Kurwa, panika, panika! Jak się stąd wychodziło, co? Coś zagadał do mnie. Jaka pinda to zrobiła? O fuck! O fuck! Pierdalaj! Jebana spałą na mnie leciała. Ale amunicję przyniosła. Wybaczam. Tu też mam amunicję. Wybaczam. Amunicję muszę się nauczyć robić. To będzie podstawa mojej egzystencji. Żyjesz? No i niedługo. Strzał w głowę. Brawo. O kurwa, z góry mnie jebie. To bym wolał coś... Kurwa, gorzej niż 70! Kurwa! Wyjebał mi. Skąd oni przychodzą tutaj? Skąd oni tu przychodzą? Jestem przeciążony jeszcze. O ty kurwa. Nie postać, kurwa. Ekwipunek. Nie mogę chapać wszystkiego, jak chcę. Coś bym musiał rozłożyć. Ja wiem. To wszystko trzeba po prostu. Potwierdzisz tam to w diabły. Dobra, broni już nie zbieram, bo nie podniosę. Ściągnęłam plany, zaraz tam kurwa będę. Dobrze! Szukaj zejścia na niższe poziomy. Jak na niższe, jak ja muszę tego u góry chuja jebnąć? A tu jest. Ciekawe zagadnienie. Weź to kurwa! No nie! Nie blokuj się! Zjebane. No kurwa, jebana gra wideo. Nie działa. Gdzie ten chuj? Frajer jesteś! Frajer! O ty kurwo. Ja pierdolę, no. A ty jesteś kurwa martwy, dziwko. Co ja tu mam? Znajdź przejście na niższy poziom. Wiecie co? Ja bym musiał chyba bronię porozkładać, co? Jest to dobre miejsce na to rozkładanie broni. Chyba nikt mnie nie pyknie, co? Ekwipunek, plecak, kurwa, bronie. Jeszcze ciuchy jakieś noszę, to ja nie dziwię się, że jestem przeciążony. No to ja tu mogę, nie? To się będzie tak przesuwało. Coś było lepsze? Coś było lepsze przez chwilę, ale już olać. O, tu mam już. Chyba te trzeba rozkładać, te takie zaznaczone strzelby. Nie, w żadnym wypadku. Dobra, jestem gotowy. Rozkładanie niech będzie, bo ja sobie potem będę mógł wytwarzać resztę rzeczy, słuchajcie. Amunicjone i... No i potem coś może jeszcze. Tu gdybym był subtelny się składał, ale no na pewnej kurwie lepiej robimy to, jest weselej. O ty kurwo. Spanikowałem, przyznam się. Spanikowałem, przyznam się. Znalazłem zejście. Widzisz moją pozycję? Widzisz mnie? Widzę. Zaraz tam będę. Zaczekaj na mnie na dole. Vic, zaczekaj na mnie. Jestem niedaleko. Jestem.
Musimy się dostać na poziom minus 2. Myślę, że tam ją utrzymają. Słyszysz to? Na dzisiejszą partię. Uważaj! Zrobimy RTL. No, przyszedł. A kurwa, tam ktoś przyszedł. Orzesz ty! To. Jeden chuj. Był tu koleś? Słyszałem, jak ktoś gada. No nie, ogarnijcie się! Jeszcze tu ktoś był, dobra, weź tam. Zdecydujcie się! Pilnuj, ja szpuncę. Pilnuj, kurwa. A nie możesz tu się... Jest ich tu więcej. Użyj, nie, bo tam kurwa... O, jest typek. O kurwa. No problem, uratowałem ci życie. Co to? Co to? Biorę! Zdecydujcie się! To wybuchnąć może? Uważaj, tu wyjebiemy to, czy nie? Śmierdzi jak propylometonina. Pewnie gotują tutaj RPM. Jeśli to faktycznie RPM, to ja poproszę. Tu coś mi miga. Nie możemy tego wziąć? Nie możemy. Przeciągaj struny! Rozjeb ich szybko! Jakiś chuj do mnie napierdala! Ale penis chyba! O kurwa! Gdzie reszta skurwysynów? Wiesz to! Pospierdolimy to. Zajebiście, z tego co widzę, to już wszyscy. Wszyscy leżą. Na pewno? Teraz do korytarza. Czekaj, kurwa. Tu nie mogę? To tak nie działa jak w grach wideo porządnych. U góry coś jest, nie? Jakiś znaczek. O, kurwa, ktoś mnie zobaczył. Ty, ja przeskakuję przez okno, to jest Johnny, kurwa. W czasach samuraja zamieszczaliśmy ogłoszenia w tym piśmie, że szukamy statystyk do występów na scenie. Ile mam? 40 ostatni magazynek, dobra, trudno. Ty co odpierdalasz? Mam więcej już, świetnie. Nie wiem gdzie iść tak naprawdę. Nie mam kurwa mega... A mogę? Nie. Mogę? Mogę? Kurwa, nie wiem gdzie iść. Przez okno jestem w stanie ich tu kurwa poturbować, jak ktoś będzie? Wygląda rzeczy. O! Schapałem coś! Czysto, dawaj dalej. Kurwa, tak mówisz, ja wejdę i mi jaja coś urwie. O tak! Szpunconko. Ja pierdolę! Kajdanki, klasyk. Co za menda, no? Chyba więcej nie wyciągnę z tego lokum. Ale amunicję to ja chętnie schapię. Tam chyba jest pomieszczenie techniczne. Zobaczę, co mi się uda stamtąd zdziałać. Gdzie? Idziesz dziwnie, tak w rozkroku. Hemoroida masz?
Ale czad giera. Oho! Ja nie będę tego używał, nie jestem głupi. Idę dalej. Dojadę cię! Chciał mnie dojechać. Kumpli ma? Kumpli ma? O, co chapnąłem? To miało inny kolor. Nie wiem, tam coś pisze z boku, co ja chapię, ale to takie małe, to ja nie umiem. O kurwa! Wykroili z niej wszystkie wszczepy. I parę organów wewnętrznych też. Nic się nie marnuje. No tak. Biej, bado! Wyjebał mi z czegoś. O nie! Kurwa, jolo idzie, man. Gin, kurwa, gin. Pobieg na lewo, nie? I mamy kamerę. A tu mogę wejść, czy nie? Nie, nie mam zdolności wyjebawczych. Czyli koniec. Czekaj, teraz nie mogę. Teraz nie mogę, córciu, strzelam się. Dobranoc, kochanie. Wybacz. Mam pasek. Ty, zabij! Ktoś mnie hacking. O, jebie mnie coś. Palę się przez skurwy syna, skakował mnie. Jakiś gnój. Ale nie wiem jaki, nie wiem gdzie jest. Po prawo. A tu jest. Dobra. Kurwa, też tak mówię. Dobra, trzeba tu wejść chyba na jolo. O kurwa. Ja? Kurwa, koleś gadał, ale nie wiem, czy u góry, czy na dole. O, tam gdzieś. Czekajcie. Gdzie jesteś? W jakimś suko. Studia. Coś ci się udało osiągnąć? Odblokowałam windę. Będzie nam łatwiej się stąd wydostać. Kurwa, ale on mnie chyba zajść będzie chciał, czy nie? Nie patyczkujesz się z nimi. Poczekaj na mnie moment. A, jesteś. Będziesz przynętą. No, jestem. Dobra, znajdźmy ją. A muszę znaleźć tego tu. Tego tu typa muszę znaleźć. Gdzieś u góry, nie? I tak cię znajdziemy, słyszysz? No słyszę. A widzisz mnie? Kurwa. Kurwa. Ale tu jest zamknięte. Słuchajcie, bo ja się tu nie wrócę, ja te krzyżyki muszę uprzątnąć, bo ja będę mi... Może już tu trafiła. Tamtego na korytarzu zdejmiemy. O kurwa. O kurwa. Tam było dwóch chyba, nie? Tam było chyba dwóch, a ja sobie wpadłem. Aż kurwa. Dobra.
Odsłaniaj mnie, szpunce. A ja wpadłem do nich, oni nic, kurwa, żłoby. Alkohol, poproszę. Zaraz wyjdę. Zajebiste. Porn, poproszę. Jak żałosne, moja droga, mój drogi. Kurwa, ile to... O, to tu nagrywali to. Znalazłem. Ja? Jest tu nagrywali, widzisz, laska? No może wyjebane widzę, to co ja ci na to poradzę. Jest. Tylko nie ruszaj jej na razie. Jeśli teraz nagrywa, to możesz jej zrobić krzywdę. Poczekaj, aż przerwę połączenie. Dobra. Widzę ją. I widzę kabel. Widzisz mnie? Chwyć go i powiedz mi, kiedy będziesz odpinać. Dokładnie w tym momencie ja odłączę z tej strony. Dobra. Jestem gotowy. Powiem kiedy. Ja też. Dobra? Gotowe. Myślałem, że zjebałem, a jednak chyba się udało. Idealnie. Evelyn, słyszysz mnie? Zabierzmy ją stąd. I to jak najszybciej. Którędy? Odcięłam drzwi i udało mi się przywrócić zasilanie w windzie. No to do windy. Ja mogę coś wziąć? Kurwa, nie mogę, bo to jest zjebane teraz. O! Jestem content. No weź, naprawdę to jest takie trudne? Tylko jednego. Dla mnie. Papierosy śmierdzą. Zryja ci wali. Gadaj co chcesz, tylko zapal. Nie. Kurwa, gdzie ja trafiłem? Wchodzimy? No jasne, że wchodzimy. I po to odwaliliśmy tę całą robotę, żeby teraz czekać pod drzwiami. No jolo. Kurwa, gdzie ja jestem? Zasnęła. Weź tu tą dupę, bo tam mi coś leży. W każdym razie ma zamknięte oczy i przestała się trząść. Gdyby nie było mi jej tak żal, to chyba bym ją zabiła. Czemu jesteś na nią taka wściekła? Kiedy mnie poprosiłeś, żebym poszukała nagrań na jej chipie behawioralnym, byłam wściekła na ciebie. Przecież wiesz, że muszę. Wiem. W takim razie nie rozumiem, dlaczego... Zaraz zrozumiesz. Pokażę ci braindance, które znalazłem. Ruszyłaś już tyłek? Okej, okay, pokaż mi. Daj mi sekundę, zaraz wszystko ustawię. No, nareszcie. Sprawdzimy, że laleczce faktycznie odjęło mowę. Chodź, Vi. No... Nie wygląda to najlepiej. Gładko to rozgrywasz. O, mnie pocisnął. Będa jedna. Siadaj. Dobra, zaczynajmy. Dane były poważnie uszkodzone. Nie są w pełni edytowalne. Okej, rozumiem.
Dobrze, że w ogóle udało ci się je odzyskać. Zaraz się załadują. Obraz jest kiepskiej jakości, ale robiłam co mogłam. Znowu będę miał syf na ryju i nic nie będę widział. Bla. Na co mam zwrócić uwagę? Kurwa, wciskam światełek sobie jak milion na klawiaturze. Możesz tak, się mam rozejrzeć, cię. Jeśli chcesz. No właśnie próbuję. Nie da się zobaczyć jej twarzy. Ach, zazwyczaj jestem w stanie złamać takie szyfrowanie. O, co jest z tobą, ale kurwa? Teraz nic z tego. To musi być wyspecjalizowana netrenerka. Mam nagrać wszystko. Tak. Albo z takimi współpracuję. A co jeszcze tutaj jest, bo to nie znikło. No dobra, ja chyba wiem, co to jest. No? To są symbole Wewe. Znasz się na tym? Niespecjalnie. Nie na tyle, żeby wiedzieć, co oznaczają. I zabezpieczenia. Ale słyszałem, kto ich używa. Potrzebujemy widoku na całe pomieszczenie. To mogą być voodoo boys. Sami wyciągniemy z Braindance wszystko, co nam potrzebne. Ale nie mam pewności. Sprawdzić jego korespondencję? Ten gang netrenerów? Chyba ciężko będzie do nich dotrzeć. Ja bym nawet nie wiedziała, gdzie zacząć. Jeśli dasz radę zrobić to dyskretnie. Najważniejsze, żeby nie nabrał podejrzeń. Staraj się zachowywać jak zwykle. A gdyby sam zaczął mówić coś o biochipie, czy mam... Rajta, przegapiłem, bo się wsłuchałem, kurwa. To chyba nic ważnego. Może nie, ale wszystkie są z miejsc położonych w Pacyfice. A to nam zawęża pole poszukiwań. Co teraz? Czeka mnie wycieczka do Pacyfiki. Gdzie o nim słyszałaś? Nie wtrącaj się do tego. Wyjdź. Ty masz tylko na... X. Dobra, Judy, mamy to. O! Bez sensu, ja nie chcę takich rzeczy robić, jak chcę się strzelać. I co myślisz? Oj. A, tak się zmieniam, dobra. Wygląda na to, że Evelyn nie była z nami do końca szczera. To mało powiedziane. Gdybym wiedziała, w co ona się pakuje... Jestem na nią taka wściekła. Miała tylko nagrać Braindance. Niewiarygodne, że była w stanie na własną rękę zorganizować całą akcję w Compeki Plaza. I sprzątnąć biochip sprzed nosa swoim zleceniodawcom. Czyli to ona zatrudniła was wszystkich. Ona to na siebie ściągnęła. I na ciebie też. Jest jeszcze jedno nagranie. Chcesz zobaczyć? No kurwa, a mam wybór. Chyba już nic więcej mnie nie zaskoczy. Oui, dis allez. Po jakiemu ona gada? Nie wiem, może po kreolsku? Skoro to voodoo boys. Może. Sprawdzę, czy mam autotłumacz. A ty spróbuj się dostroić do częstotliwości telefonu. Ciekawe, co mówi druga strona. Spróbuj przeskanować telefon. Mam? Poczekaj sekundę. Musimy to przetłumaczyć. To musi być coś ważnego. Spoko. Znalazłam aktualizację do autotłumacza. Powinna być z tobą kompatybilna. Wgram ci. Ale mi piznęła na ryja. A wyjść już mam dawno, okay, kurwa. Judy, wystarczy. Muszę patrzeć odłączyć. Częściej w prawy górny róg. Nie rozumiem, co do tego ma Johnny Silverhand. Przecież on zniknął lata temu. Wiesz, o co mogło chodzić?
Jego engram był na biochipie, który ukradliśmy. N co? Cyfrowy konstrukt osobowości. Chcę się nad tym spokojnie zastanowić. Dasz mi moment? Jasne. Czego ci ludzie mogą chcieć od Alt? Nie wiem. Nic nie podejrzewasz? Nie wiem. Musimy przede wszystkim dotrzeć do tej netranerki. To jest teraz ważne. Wygląda na to, że wie o biochipie wystarczająco dużo, żeby nam pomóc. Podobno nie wierzysz, że pomoc jest możliwa. Po prostu znajdź tę laskę od Voodoo Boys. Poczekaj. Masz jakiś pomysł, jak się skontaktować z Voodoo Boys? Rozpierdolić ich. Opytam ludzi, pozwolę. To jest cholernie hermetyczny i nieuchwytny gang. Ale ktoś musi mieć jakieś dojścia do nich. No to powodzenia. Na razie. Pa. Dzięki. Pa! Na razie. Zadzwoń. Kurwa, jak ja nie czaję z tym dzwonieniem. Co słychać? Muszę nawiązać kontakt z Voodoo Boys. Najlepiej bezpośrednio z ich szefem. Aha, od razu z grubej rury. Voodoo Boys przewodzi mamą Bridget. Ciężko będzie się z nią skontaktować. Nie robisz z nimi interesów? Nie z samą górą. Zresztą oni tam wszyscy są tacy ważni, że ledwo chcą ze mną gadać. Jak chcesz, mogę spytać, czy da się coś załatwić. Tylko muszę wiedzieć, o co konkretnie chodzi. Mam coś, na czym im zależy. Serio? Chcesz coś opchnąć Voodoo Boys? Oni nic od nas nie potrzebują. Wszystko mają własne. Te kontakty, układy, sieć. Ale dobra, jak chcesz. Zobaczę, co da się zrobić i oddzwonię do ciebie. Jak znajdź sobie inne zajęcie? Kurwa! I teraz mnie położyli właśnie tym... O, co tu jest? Bardzo wysokie, to mi wpierdolą. Prezent od T-Bug. No jest niedaleko, no to da się to zna. No, ale ja sobie zadania, kurwa, jebnę. O! Zadania... O oh fuck, dobra, nie, jak najmniej, bo już będę miał na ryju, wiecie? Dziennik, jest coś takiego. Zadania poboczne, aha, czyli tu mam poboczne. Gdzie to jest? Wybrałem to, kurwa, czy nie? O, jest wybrane? Nie. A, O. Kurwa, naklikałem jak debil, ale chyba się udało, wiecie? Może tak będzie lepiej. Zapierdoliłem mu. Wystawiono Lidz Gączy? Kurwa, za co? Myślicie, że mogą mnie tu rozjebać? No to ciasne ulice są, kurwa, przecież to nie moja wina. Kurwa, tu czy tu? A! To był męski pisk. Był bardzo męski pisk. Coś, co jakiś czas coś piszczy. Au, kurwa.
O, nie ma już znaczka, że mnie ścigają jebańcy. Ładnie się wbiłem. To nie było. O ja pierdolę. No to takie wymuszenie, żebym musiał zrobić inne zadanie, nie? O kurwa! O kurwa! Ten spierdala. O nie! Skupiłem się na tym, żeby go dogonić. Zmieszczę się. Lepiej wyjdę, bo się coś kurwa tu odjebie jeszcze. Wypierdalaj. Spójrz. Cześć. Chodź. Lubi mnie. Nie, za głośno muzę masz. O nie! To ty wpakowałaś mnie w to gówno i dobrze o tym wiesz. To twoja wina. Straciłam przez ciebie wszystko. Naucz się rozwiązywać swoje problemy. Wiesz co, Rogue? Pierdol się. Uważaj, z kim robisz interesy. A ty skurwysynu i masz kulę w łeb. Mam pilną sprawę. Potrzebuję fiksera. Przepuść go. Weź tą kurwa dupę. Patrzcie tylko, co też kot przyniósł. Coś ty za jeden. Jestem V. I czego ode mnie chcesz, V? Minęło tyle lat. To naprawdę rok. Pierdolona rok rozparta na kanapie w Afterlife. Nie pogrywaj z nią. Potrzebuję twojej pomocy. Muszę kogoś znaleźć. Kogo? Anders Hellman. Inżynier wyższego szczebla. Pracował dla Arasaki. Moment. Anders Hellman, sprawdź mi go. Dzięki. Nie, jeszcze mi nie dziękuj. Po pierwsze, moja pomoc kosztuje. A po drugie... Dexter Deshawn, Jackie Wells, T-Bag. Tak, dobrze cię kojarzę, Will. Ciągnie się za tobą widmo śmierci. Taki pe. A to suka. Spytaj ją, czy pamięta Arasaka Tower. Odstrzelili mnie na jej oczach. Naprawdę chcesz się bawić w wyliczanie nazwisk? Proszę bardzo, Johnny Silverhead. Zginął w Arasaka Tower, na twoich oczach. Bawimy się dalej? Czy jednak pogadamy na serio? Masz jaja, chłopak. To mi się podoba. Ale ja się nie bawię w sentymenty. To jest biznes. Potrzebujesz mojej pomocy? Przygotuj pieniądze. Nie mam. A jak nie mam takiej kasy? To po prostu wypierdalaj i tyle. Nie, raczej wróć, jak będziesz mieć kasę. Takie są zasady. Dobrze. W takim razie do zobaczenia. Wkrótce. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Zdobądź na rozdroża. Kurwa, gdzie są rozdroża? Coś podać? Sam, wytrzymaj jeszcze. Reaper już jedzie. Hej! Kurwa, jaki niefart! Czemu nie pojechaliśmy do szpitala? Tu nas może nie dostaną, ale kurwa! Spokojnie. Sam! Słuchajcie, gdzie się wychodzi z pierdolonej knajpy? A, dobra. Ale co to znaczy zdobądź na rozdrożach? No, zdobądź wiem, ale gdzie są kurde rozdroża? Jakaś mapa? Gdzie są rozdroża? Ja nie wiem, o co tu chodzi teraz. Że te zadania poboczne, co? No jak spłać, jak kurwa nie mam pieniędzy, no? Gówniana gra dokopuje mi. Gdzie jestem? Jak to wybrać? Aha! No tu mam w chuj ten. Spłać dług zaciągnięty u Wiktora. No ni chuja. Odbierz broń.
No to nie, to zrobimy coś prostszego w takim razie. Coś, co mogę zrobić. Postać jeszcze sobie dopierdolimy do refleksu w tym momencie. Nie wiedziałem, że mogę drugi level, ale no trudno, no stało się. To się stało, nie? Życia na razie mi nie brakuje. Co dziwne. Świetnie. Co to było takie klikanie? Ktoś mi kurwa fotki napierdalał. Ale ktoś tu ładnie zaparkował. Ideolo. A może on musi napierdalać, czy można ją wyłączyć? Kurwa. Nie uwierzycie, ale R szukałem na klawiaturze. Ja pierdolę, no nie dam rady tam dojechać. O matko święta. To się narobiło. Bez Vivien, spierdalaj. A, jedzie. No jedź, kurwa, szybciej. To jest Wilson. Lepiej nie pytać może, co? I zadanie może zrobiłem, co? Ta starsza Japonka? Świetnie. Lecie tu, kurwa. Nie tu. Tu. O. Dobra, pokaż co tam masz. Się robi. Odebrałem. Mogę mu pierdolić, zobaczcie. To już? Fajnie. Blisko jest kolejne, to lecę. 40 metrów, zajebiście! O kurwa, dam radę? Dam! Otwieraj! Barry, wiemy, że tam jesteś. Chcemy pogadać. Odwalcie się ode mnie. Nie pierdol, tylko otwieraj! Przyszliśmy prywatnie, jako kumple z pracy. Dawno się nie odzywałeś. Martwimy się. Właśnie słyszę. Dajcie mi spokój! Mendes, ale z ciebie tępy buc. Masz coś do mnie? To nie ja zamykam się w domu i zgrywam atencyjną kurwę. Stracił przyjaciela. Dziwisz mu się? Nie on pierwszy i nie ostatni. To się nazywa życie. I co, mam z nimi gadać? A, porozmawiaj. Znowu komuś w bloku odwaliło? To prywatna wizyta. Zajmij się swoimi sprawami. Czekaj, on pewnie zna Barego. Słuchajcie, to mega blok. Ludzie nie lubią takich, którzy gadają z glinami. To zajmie tylko chwilę. Znasz Barego? Jako tako. Gadaliśmy z raz czy dwa. To nasz dobry kolega z NCPD. Niedawno odszedł z policji. Załamał się po śmierci bliskiego przyjaciela. Boimy się, że wpada w depresję. Ty się boisz Petrowa. Znam go, to twardy facet. Robi nam na złość i tyle. Mendes! Zajrzałbyś do niego, gdy trochę ochłonie? Jasne, czemu nie? Daleko nie mam. Dzięki. Tylko bądź cierpliwy. Gliniarze po przejściach bywają trudni. Zobaczę, co da się zrobić. Porozmawiaj z Barrym, ja już chcę gadać. Hej, Barry! Wszystko u ciebie w porządku? Milczenie oznacza zgodę, więc uznam to za tak. Spróbuję później.
No to kurwa, przejebane są te misje w takim razie. To nuda, no dobra, już bym mógł misję główną robić. Dobra, moi drodzy, na tą chwilę skończymy. Bez głównej misji będzie dramat dla mnie, bo nie ogarnę. No zobaczymy, jak pójdzie z drugiej strony. Pozdrawiam was, cześć.